Cześć, tutaj Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie 2 miesięcy, czyli września i października, ponieważ we wrześniu takiego podsumowania nie było, z tego względu, że po prostu we wrześniu nie czytałam za bardzo książek. We wrześniu byłam na tygodniowym urlopie, byłam również tydzień na szkoleniu, także 2 tygodnie tak naprawdę z tego czytania mi wypadły. I co za tym idzie, przeczytałam wtedy tylko 2 książki, a właściwie jedną dokończyłam jeszcze z sierpnia, drugą przeczytałam. Dlatego nie miałam szans Wam o nich opowiedzieć tutaj na kanale, dlatego postanowiłam, że dzisiaj właśnie wmieszam je w ten wrap-up październikowy. Będziemy tu dzisiaj mieć trochę trudnych tematów w postaci reportażu, ale też powieści. Będziemy mieć dużo, dużo wzruszeń i będziemy mieć jedną przyjemną młodzieżówkę. Myślę, że nie ma sensu dłużej przedłużać i po prostu zaczynajmy. Jeśli chodzi o te książki wrześniowe, to przede wszystkim mam tutaj reportaż 27 śmierci Tobiego Obeda i Anny Gierek-Onoszko. Z całą pewnością słyszeliście już o tej książce, ponieważ zdobyła ona Nagrodę Nikę Czytelników. Jest to bardzo, bardzo popularny w tym roku reportaż. On chyba w ogóle został wydany pod koniec zeszłego roku, tak mi się wydaje, ale w tym roku się bardzo dużo o nim mówi, bo właśnie był nominowany do Nagrody Nikę, bardzo dużo osób po niego sięgnęło. Ja również. Wiedziałam, że to będzie coś, co mnie nie rozczaruje, no i rzeczywiście tak było, chociaż jest to bardzo, bardzo ciężka lektura, bardzo ciężki temat. Bo autorka podejmuje tutaj temat takich szkół z internatem dla rdzennych dzieci w Kanadzie. Tak więc mamy tutaj Kanadę z takiej strony, z jakiej niekoniecznie ją znamy. Mamy tutaj Kanadę taką okrutną, wrogo nastawioną do swoich mieszkańców. Taki bardzo mroczny wycinek historii tego kraju. To, co tutaj odkrywa autorka, to to, jak rdzenne dzieci, rdzenni mieszkańcy Kanady byli po prostu siłą zabierani od swoich rodziców, zabierani do szkół z internatem pod przykrywką takiej, wiecie, edukacji, żeby te dzieci się rozwinęły, że to tylko dla ich dobra. Natomiast w tych szkołach te dzieci były wykorzystywane na wszelkie sposoby. Były wykorzystywane seksualnie, była tam oczywiście przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, no po prostu wszystko, wszystkie najgorsze rzeczy, które można sobie wyobrazić. Te dzieci były na siłę asymilowane, ciężko nawet użyć tego słowa, ale one na siłę były pozbawiane tej swojej kultury. Starano się wykorzenić z niej, znaczy starano, to jest bardzo złe słowo. Brutalnie po prostu wykorzeniano tę ich kulturę. Nie pozwalano im w ogóle myśleć o tym, do czego są przyzwyczajone, co stanowi po prostu część nich samych. Tę książkę czyta się bardzo ciężko. Ja naprawdę płakałam wiele razy na tej książce. Są tutaj też takie fragmenty, ponieważ Kanada dopiero w ostatnich latach, to wszystko działo się mniej więcej w latach 30., 40., 50., 60., czyli no powiedzmy w pierwszej, początku drugiej połowy XX wieku. Natomiast Kanada jako kraj za te wszystkie zbrodnie, których się dopuściła właśnie na tych dzieciach, przeprosiła dopiero kilka lat temu. Zrobił to dopiero obecny premier Kanady, czyli Justin Trudeau. I właśnie jest tutaj opisana taka scena z takiej uroczystości, z takiej ceremonii, kiedy to wszystko właśnie się działo. I na tej ceremonii był obecny tytułowy bohater, czyli Toby Obed. I jest to nagranie do obejrzenia na YouTubie. Ja to obejrzałam i po prostu tak okropnie płakałam, oglądając to, co się tam działo. No jest to książka naprawdę ciężka tematycznie, przerażająca. Po prostu nie chce się wierzyć, że takie rzeczy mogły się dziać, a jednak się działy. I to jeszcze w Kanadzie, która wydaje się takim bardzo cywilizowanym, bardzo zachodnim światem, który no chyba nie kojarzy nam się w taki sposób. Także warto tę książkę przeczytać, warto poznać tę część historii Kanady. Natomiast tak jak mówię, nie jest to zdecydowanie łatwa lektura, ale mocna i warta przeczytania rzecz, to na pewno. Także 27 śmierci Tobiego Obeda bardzo gorąco Wam polecam. Zdecydowanie jedna z takich najlepszych, najmocniejszych rzeczy, jakie w tym roku przeczytałam. Drugą wrześniową książką było coś zupełnie innego. Było to Na ostrym ogniu Elizabeth Acevedo. Jest to bardzo popularna autorka u nas na BookTube, mimo tego, że jest to pierwsza jej książka wydana w Polsce, to wiele osób czyta jej książki w oryginale, czyli w języku angielskim. Jeżeli chodzi o Na ostrym ogniu, to mamy tutaj historię nastoletniej Emoni, licealistki, która jest jednocześnie mamą, została nastoletnią mamą i właśnie mamy tutaj pokazane to, jak ona godzi takie swoje życie szkolne, życie codzienne, życie nastolatki z byciem mamą 2-letniej dziewczynki. Jest to taka bardzo lekka, bardzo przyjemna historia, którą czyta się naprawdę bardzo dobrze i będzie fantastyczna na taki właśnie ciężki wieczór, żeby się odstresować, żeby przeczytać coś lekkiego i miłego i na pewno można się przy niej świetnie bawić. Natomiast ja się tą książką nie zachwycam, ponieważ mam do niej kilka zarzutów i pierwszy i taki wydaje mi się najpoważniejszy zarzut to jest właśnie to, że ten temat taki najciekawszy i niejako no, główny tak by się wydawało, czyli to nastoletnie macierzyństwo,
Wydaje mi się, że został potraktowany trochę po macoszemu, to znaczy zostało to zepchnięte gdzieś tam na dalszy plan. Córeczka Emoni jest jakby obecna w jej życiu, natomiast mam takie poczucie, że ten wątek nie został należycie rozwinięty, a to, co zostało pokazane, zostało bardzo mocno wyidealizowane, ponieważ no, Emoni tak naprawdę nie boryka się z żadnymi problemami. To znaczy jasne, tutaj jest pokazane, że ona po szkole chodzi do pracy, żeby zarabiać na tą córeczkę, na utrzymanie jej. Wychowuje się w ogóle z babcią, ponieważ jej mama nie żyje, natomiast jej tata w zasadzie się nią nie interesuje i to też jest taki kolejny wątek, który ja bym chciała poznać lepiej, dlaczego tak się stało, co tam się wydarzyło. Znaczy też mamy pobieżnie powiedziane dlaczego, ale brakuje mi w tym wszystkim takiej głębi, to jest wszystko takie powierzchowne. No i to, co mi się jeszcze tutaj nie do końca podobało, to jest bardzo mocno wyeksponowany wątek romantyczny, bo Emoni poznaje chłopaka, takiego swojego współucznia. Aha, warto jeszcze zaznaczyć, że Emoni jest fanką gotowania, ona bardzo chce zostać w przyszłości szefową kuchni, chodzi na lekcje gotowania i walczy o to, aby wyjechać do Hiszpanii na taki tygodniowy kurs. I właśnie na takich dodatkowych lekcjach gotowania poznaje tego swojego przyjaciela, potencjalnego chłopaka, nazwijmy to. I ten wątek jest taki bardzo mocno wyeksponowany, ten też taki bardzo idealny, to znaczy temu chłopakowi absolutnie zupełnie nie przeszkadza to, że dziewczyna ma tam powiedzmy 17 lat i ma córeczkę. To znaczy, okej, to jakby nie jest nic złego i nie o to mi chodzi, tylko że no wydaje mi się, że taki przeciętny nastolatek w jakikolwiek sposób by na to zareagował, w jakikolwiek sposób by to skomentował, natomiast tutaj po prostu przyjmuje to jako coś zupełnie naturalnego i to jest dla niego takie, aha, masz córkę, fajnie, okej, jakby to niczego nie zmienia i no, to mi się wydaje takie mało realne. Ogólnie ta książka jest taka bardzo ciepła, bardzo miła, ale taka właśnie wyidealizowana i brakuje mi w niej po prostu trochę takiego realizmu. No, mimo to jest to coś fajnego do przeczytania właśnie na raz, na pewno przyjemnego i na pewno spędzicie fajnie czas z tą książką. I przechodzimy już do październikowych lektur i zacznę od czegoś, przy czym też przepłakałam w ogóle całą końcówkę tej książki, a jest to Saturnin Kuby Małeckiego. Jak wiecie, jest to jeden z moich absolutnie ukochanych autorów, a już na pewno mój ulubiony polski autor. Ja jego książki uwielbiam, pochłaniam je zawsze, najczęściej od razu po premierze. No tutaj 2 tygodnie zwlekałam, ale to i tak nie wydaje mi się, żeby to był jakiś strasznie długi czas. Saturnin to taki powrót Kuby Małeckiego do korzeni, to znaczy nawet nie tyle do korzeni, bo on pisał znacznie wcześniej i te jego pierwsze książki są w ogóle niepopularne. Natomiast do korzeni mam tutaj na myśli do tych książek, dzięki którym zyskał taką ogólnopolską sławę. To znaczy do Dygotu, do Rdzy, do Śladów. Tak słyszałam przed podjęciem tej lektury i zgadzam się z tym, rzeczywiście tak jest. Dużo osób odbiera to jako zarzut, jako takie powielanie tego, co już było, jak i taki odgrzewany kotlet. Natomiast dla mnie to jest to, co ja pokochałam, to w czym się absolutnie zakochałam, jeżeli chodzi o twórczość tego autora. Więc mnie ta książka kupiła. To jest jedna z moich top książek Kuby Małeckiego w tym momencie. Obok Rdzy i obok Horyzontu jest właśnie Saturnin. To są moje takie top 3 jego książki. A historia, która opowiada, to jest historia, jak to właśnie często u Kuby Małeckiego bywało, szczególnie w tych jego książkach, o których wspomniałam, która toczy się dwutorowo. To znaczy mamy teraźniejszość, mamy Saturnina, tytułowego Saturnina, ale dwóch bohaterów tutaj nosi to imię, także to nie odnosi się tylko do jednego bohatera. Natomiast Saturnin, o którym w tym momencie chcę powiedzieć, to jest 30-letni chłopak, który mieszka w Warszawie, pracuje w korporacji. Generalnie taki przeciętny, powiedzmy, 30-latek i pewnego dnia dostaje telefon od mamy, że zaginął ich jego dziadek, a ojciec matki. I czy on może przyjechać tam do rodzinnej miejscowości, gdzieś bodajże to jest na Kujawach. Saturnin wskakuje w samochód i jedzie z matką szukać tego dziadka, ponieważ dziadek jest już wiekowym mężczyzną, no i po prostu boją się o niego, że gdzieś zaginął, że może zasłabł. No, trzeba go odnaleźć i mu pomóc, wiadomo, jest to starszy człowiek. Odnajdują tego dziadka i zaczyna się dać taka akcja, która toczy się w czasach mniej więcej II wojny światowej, czy mniej więcej, no w czasach II wojny światowej, w roku 39-40, czyli na początku tej wojny. I poznajemy historię Tadeusza, czyli właśnie dziadka Saturnina. I jest to historia bardzo przejmująca. Ta część książki podobała mi się zdecydowanie najbardziej, to się rozgrywa mniej więcej od drugiej połowy całej książki. Poznajemy jego młodość, kiedy on właśnie jako młody chłopak zostaje wezwany do wojska, żeby walczyć właśnie z Niemcami w czasie II wojny światowej, na początku tej wojny. Tutaj też jakby odkrywa się tajemnica, dlaczego Saturnin dostał takie imię, ponieważ to była jakby prośba tego dziadka do swojej córki, że proszę, nazwij go Saturnin, ale nigdy tego nie wyjaśnił. I tutaj właśnie odkrywa się też ta tajemnica, dlaczego Saturnin, skąd takie niezwykłe imię. Jest to historia przede wszystkim tego, co dzieje się w czasie wojny, ale jest to też historia rodziny, jak to wpływa na taką typową polską rodzinę, ponieważ Tadeusz ma rodzeństwo, ma rodziców oczywiście i on jest bardzo blisko ze swoją siostrą Irką. Mają taką bardzo silną relację. To jak ta rozłąka, kiedy Tadeusz musi iść do wojska, na nich wpływa. To czy oni się później jeszcze zobaczą, bo tak naprawdę w czasie wojny to nie było takie oczywiste. Nie było wiadomo, kto zginie, kto przeżyje.
To wszystko oczywiście w połączeniu z fantastycznym, przepięknym stylem Kuby Małeckiego. No, dla mnie to jest książka niemalże idealna, podobnie jak Rdza właśnie. Ja się bardzo w to wciągnęłam, zdecydowanie to kupuję po prostu w całości. Nie wyjęłabym stąd ani jednego słowa. A jakby najbardziej w tym wszystkim wzruszające jest to, kiedy człowiek sobie uświadomi, że to jest faktycznie historia rodziny Kuby Małeckiego. Także to wszystko jest inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Tutaj też w posłowie Kuba tłumaczy, co pozmieniał, w jaki sposób ta historia naprawdę się potoczyła i no, to jest po prostu piękne, jak on przedstawił losy swojej rodziny, jak przekuł to w fantastyczną książkę. Także Saturnin dla mnie 10 na 10, 5 na 5. Polecam zdecydowanie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji czytać. Ja jestem zakochana w tej książce. Kolejna książka to jedna z nowości wydawnictwa Pauza i jest to książka Witajcie w Ameryce, Lindy Knausgard. Jest to była żona tego pana od takiego wielkiego cyklu Moja walka, Karl Ove Knausgard, chyba się nazywał ten pan. Natomiast Linda Knausgard była znana w Szwecji jeszcze przed swoim mężem, to znaczy ona jakby pierwsza była znaną pisarką, dopiero później właśnie jej były mąż zasłynął swoim cyklem. Natomiast to w ogóle tak jak ciekawostka, to nie ma związku z tą książką. Tutaj Witajcie Ameryce, jak widzicie jest to bardzo króciutka książka, bardzo lakoniczny styl ma właśnie Linda Knausgard. I jest to książka, która opowiada o 11-letniej dziewczynce, która przestaje mówić w momencie, gdy najpierw odchodzi od rodziny jej ojciec, a on później umiera. To jest na zasadzie takiego trochę poczucia winy, na zasadzie takiej kary wymierzonej samej sobie, ponieważ ona modliła się o to, aby jej tata umarł, ze względu na to, że był to przemocowy człowiek, ona wychowywała się w przemocy. Także, no wiecie, to jest małe dziecko, które po prostu gdzieś tam sobie w głowie powie, że chciałabym, żeby już nie wrócił albo coś takiego, bo jest po prostu przerażona. I kiedy ten tata faktycznie nie wraca, kiedy umiera, to ona w ramach takiej kary dla samej siebie, z poczucia winy, przestaje mówić. To jest jej wybór i ona przestaje jakby komunikować światu swoje potrzeby, swoje uczucia, przez co zostaje też poniekąd wykluczona. Jest to generalnie bardzo przejmująca historia, pełna bólu, pełna traum z dzieciństwa, znaczy z dzieciństwa, no mamy tutaj perspektywę 11-letniej dziewczynki, więc wszystkich tych traum, które do tej pory przeżyła i jak sobie z tym radzi, czy też nie radzi. Natomiast to, co mi w tej książce nie pasowało, bo mam tutaj pewne uwagi do tej książki i właśnie jedną z takich uwag jest to, że no, czuję się trochę oszukana, ponieważ miałam tutaj obiecaną właśnie perspektywę tej 11-letniej dziewczynki, która swoimi oczami przedstawia świat. Natomiast ta dziewczynka mówi językiem dorosłej, bardzo dojrzałej kobiety. Język, jakim ta książka jest napisana, to jest piękny język, tego jakby autorce nie chce odmawiać, natomiast nie jest to w żadnym wypadku język 11-latki. Ja nie chcę jej tutaj odbierać takiej pewnej dojrzałości wynikającej być może z tych traum, natomiast mimo tej jej dojrzałości po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że 11-letnia dziewczynka jest w stanie opisywać świat, opisywać wydarzenia w taki sposób, tak bogatym, tak barwnym językiem, w tak złożony sposób. Z tego względu ta książka jest dla mnie trochę mało wiarygodna, więc nie byłam w stanie się w 100% wczuć w losy tej bohaterki, dlatego no jest to jedna z takich książek, które mniej mi się podobały w ciągu tych 2 miesięcy, a właściwie chyba najmniej z tych wszystkich, które tutaj przeczytałam, bo cała reszta to są książki naprawdę bardzo dobre. Tak więc jeżeli miałabym wybrać taką najsłabszą książkę, chociaż najsłabszą wcale nie znaczy, że nie dobrą, bo to nadal jest dobra książka, po prostu najmniej mi się podobała z tych wszystkich, które miałam okazję przeczytać, no to właśnie byłaby książka Witajcie w Ameryce. I ostatnia książka, którą mam na dzisiaj, to książka, która też jest bardzo ciężka tematycznie i która też wyczerpała mnóstwo nerwów ze mnie, a jest to książka Moja mroczna Vanesso. Już na pewno o tej książce mieliście okazję słyszeć, bo ona również jest dosyć popularna. Jest to książka, która jest bardzo głęboko inspirowana Lolitą Władimira Nabokowa, tak więc możecie sobie już mniej więcej wyobrazić, co tam się dzieje. To znaczy mamy tutaj główną bohaterkę tytułową Vanessę, która przybywa do takiej szkoły z internatem w ramach stypendium. No i z tego powodu właśnie, że dostaje stypendium, a jakby nie pochodzi z bogatej rodziny, to czuje się taka wykluczona, czuje się gorsza od innych, taka słabsza, trochę niepasująca do tego miejsca. I tę jej niepewność, taki brak pewności siebie bardzo szybko dostrzega nauczyciel literatury, profesor Strain, który wykorzystuje to w sposób obrzydliwy. I ta książka jest naprawdę obrzydliwa momentami. Te opisy są tak brutalne i tak dosłowne, że no tutaj po prostu pojawia się milion trigger warningów co do wykorzystywania seksualnego. Także jeżeli jesteście bardzo wrażliwi na takie tematy, no to nie jest to książka dla Was, bo tutaj jest tego mnóstwo. To, co jest najbardziej przerażające w tej książce, to jest to, że 15-letnia Vanessa, ona nie czuje się wykorzystywana. To znaczy my jako dorosły czytelnik od razu to widzimy. Od razu widzimy, że to jest bardzo nie w porządku, że tutaj coś dzieje się, zaczyna się dziać coś bardzo złego i że to będzie prowadziło do okropnych rzeczy później. Natomiast Vanessa czuje się taka właśnie wyróżniona, czuje się
taka ważna, czuję się wyjątkowa, bo to też profesor Strainey ciągle powtarza, że ona jest właśnie wyjątkowa, że jest w niej coś takiego, że on ją dostrzegł, on ją wybrał. Ona później po latach, ponieważ mamy tutaj taką perspektywę, kiedy te wydarzenia się działy, to znaczy mniej więcej rok 2000, 2001 i to tak później idzie do góry, oraz mamy również perspektywę taką współczesną, rok 2017-18, kiedy Vanessa jest już zupełnie dorosłą kobietą i ona dalej nigdy nie nazywa tego po imieniu, to znaczy nigdy nie mówi, że została wykorzystana, że została wykorzystana seksualnie przez starszego dużo od niej mężczyznę. Ona nie widzi siebie w ogóle w roli ofiary, trochę się boi do tego przyznać, bo wydaje jej się, że kiedy to nazwie, to właśnie tą ofiarą będzie, a dopóki tego nie nazywa, to nią nie jest. I tak naprawdę tutaj akcja rozpoczyna się w momencie, gdy wyciekają informacje o tym, że profesor Strain molestował seksualnie również inne uczennice tej szkoły i jedna dziewczyna jakby próbuje zawalczyć o sprawiedliwość. Odzywa się do niej, do Vanessy, również dziennikarka, która chciałaby napisać o tym wywiad. Generalnie wszyscy chcą, żeby ona tę historię opowiedziała, a ona uparcie milczy, ona nie chce tego robić. Po pierwsze ze względu właśnie na to, że nie chce uznać siebie jako ofiary, a po drugie ze względu na to, że ona broni profesora Strain'a w jakiś sposób, ponieważ ona czuje z nim bardzo silną więź emocjonalną, ona czuje się z nim bardzo mocno związana, nie wie, czy to jest uczucie, jakby nie potrafi tego nazwać, ale wydaje jej się, że to nie było wykorzystanie seksualne. Ona też tutaj bardzo często mówi w stosunku do tych innych kobiet, które zostały wykorzystywane przez profesora Strain'a, że jakby to, co było między wami, to jest w ogóle zupełnie coś innego, że między nami było coś poważnego, że między nami ta relacja była bardzo głęboka, że to w ogóle nie było to samo. Także ona go usprawiedliwia w jakiś sposób. To jest bardzo, wydaje mi się, mocna część tej książki. To, jak profesor Strain potrafił ją zmanipulować, tę niewinną 15-letnią dziewczynę, potrafił ją zmanipulować w taki sposób, że ona już jako dorosła, doświadczona kobieta dalej nie wierzy w to, że została wykorzystana. Także to jest książka, która naprawdę jest przerażająca, którą ma się ochotę... Ja miałam po prostu ochotę wyrzucić ją z balkonu, jak skończyłam... Nawet nie jak skończyłam ją czytać, po prostu w trakcie czytania, bo my jako dorośli czytelnicy, którzy czytają to jakby z perspektywy osoby trzeciej, po prostu w nas się gotuje, nie możemy przeżyć tego, co się tam dzieje. Natomiast Vanessa sobie z tego nie zdaje sprawy i to jest chyba w tej książce takie najbardziej uderzające, ten poziom manipulacji tego człowieka, że doprowadził aż do tego, że po prostu ofiara nie jest w stanie powiedzieć o tym, że jest ofiarą, nie jest w stanie zdać sobie z tego sprawy, a wręcz czuje... To jest taki, wiecie, też syndrom sztokholmski, ona naprawdę broni Strain'a, ona uważa, że ma do niego jakieś uczucia, że jest w nim zakochana nawet momentami. Także no jest to bardzo mocna rzecz, bardzo dobrze napisana i no taka dla ludzi o mocnych nerwach. Także jeżeli jesteście bardzo wrażliwi na kwestię molestowania seksualnego, no to nie jest to książka dla was. I to chyba wszystkie książki, o których chciałam wam dzisiaj opowiedzieć, chociaż mam wrażenie, że o czymś zapomniałam, że chyba coś czytałam jeszcze w wersji elektronicznej, ale sprawdzę to później i najwyżej po prostu opowiem wam o tym w podsumowaniu października. Października? Nie, listopada. W podsumowaniu listopada, już za miesiąc. Tak prezentuje się stosik tych książek, które miałam okazję przeczytać w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy mielibyście na którą z nich ochotę oraz czy chcielibyście może usłyszeć osobną recenzję którejś z tych książek, bo trochę mnie, szczerze mówiąc, korciło, żeby zrobić osobną recenzję mojej Mrocznej Vanessy, ponieważ na moim kanale już bardzo dawno takie recenzje się nie pojawiały. Jest to zamierzone z tego względu, że wiem, że one się za bardzo nie klikają. Zdecydowanie wolicie reading vlogi, a ja no niestety nie jestem dobra w nagrywaniu reading vlogów. Dlatego trochę odeszłam od tej takiej formy recenzji w osobnym filmie i staram się to wszystko mówić na bieżąco w wrap-upach, ale jeżeli chcielibyście usłyszeć o którejś książce więcej, to koniecznie dajcie mi znać. Pomyślę, żeby może wrócić raz na jakiś czas do takiej formy. A tymczasem to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i jak zawsze do zobaczenia następnym razem. Cześć!